witamy Państwa na konferencji prasowej Wojciecha Ziółkowskiego, kandydata do sejmiku województwa łódzkiego i Łukasza Wróblewskiego, kandydata na prezydenta miasta Zgierza oraz drużyny Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta oraz Rady Powiatu oraz drużyny Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Zgierza oraz Powiatu Zgierskiego. Spotykamy się tutaj przed stadionem Boruty Zgierskiego, któremu od wielu lat kibicuję i stąd też ten szalik dla mnie naturalny, bo w takich warunkach pogodowych bardzo ciężko jest cieszyć się sportem na poziomie tutaj naszym lokalnym. Dlatego tak ważne jest powstawanie nowoczesnych obiektów sportowych, które będą przyciągały mieszkańców, będą aktywizowały młodzież do uczestnictwa właśnie w sporcie, także wyczynowym. Od zawsze wspieram sport. Wspieram sport jako przedsiębiorca, pomagając finansowo. Wspieram także sport jako lekarz. Wielokrotnie bezpłatnie uczestniczyłem w różnych imprezach sportowych jako zabezpieczenie medyczne. I chciałbym kontynuować to wsparcie w sejmiku województwa łódzkiego. Chciałbym, żeby pieniądze z województwa łódzkiego, z sejmiku, płynęły do sportowców, na infrastrukturę sportową. Zagłosujcie, proszę Państwa, na mnie, ja w sejmiku będę wspierał sport. Ja gwarantuję, że zostając prezydentem i także drużyna Koalicji Obywatelskiej zrobimy wszystko, żeby inwestycja skończyła się sukcesem i żeby później była bardzo dobrze zarządzana. Oprócz sportu będę wspierał służbę zdrowia i wszystko, co związane jest z przyszłością naszych dzieci, taką szeroko rozumianą. Zagłosujcie Państwo na Łukasza Wróblewskiego, naszego kandydata na prezydenta. Jest to świetny kandydat. Również bardzo chce rozwijać tę infrastrukturę sportową i myślę, że jako gospodarz tego miasta świetnie się sprawdzi. Dziękuję bardzo.